Cześć, ja jestem Rodaty, a przed wami kolejny indyk, tym razem coś dla fanów city builderów, jednak w nieco innej formie. Co powiecie na trochę więcej klasyki, coś bardziej idącego w klimaty powiedzmy XVIII-XIX wieku niż dzisiejsze budowanie miast, wiecie, autostrady, lotniska itd. Gierka nazwana Lethe's Path of Progress gdzieś mi już kiedyś mignęła parę miesięcy temu i postanowiłem w końcu do niej zajrzeć i przede wszystkim zwróciła moją uwagę taką klasyczną oprawą graficzną, taką troszeczkę z lekką nutką rysunku. O co chodzi w tej gierce? Zobaczymy. Oficjalna cena na Steamie to 19 euro. Na G2 można ten tytuł dostać w podobnej cenie, prócz tego jeszcze możecie znaleźć ją na GOG-u. Nie mało, 19 euro to jednak trochę nie mało. Zobaczymy, co siedzi w środku i przygodę warto zacząć od samouczka. Tradycyjnie. Naszym zadaniem w pierwszej jego planszy będzie zapoznanie się z interfejsem sterowaniem, zaś celem zbudowanie małego obozu dla uchodźców. Dla imigrantów. Tak, tutaj pierwsi mieszkańcy naszego miasta czy naszej osady to zagubieni ludzie szukający swojego kąta. Stawiamy drogi, a przy nich pola pod takie małe domy, chociaż na początku to nawet nie są domy, tylko wręcz namioty. Po paru chwilach zamieniają się one w takie już powiedzmy jakby lepianki, potem jakieś wozy takie, wiecie, podróżnicze, coś w tym stylu, a następnie normalnie domy, potem jeszcze większe, na końcu jakieś kamienice. Naszym mentorem będzie za to pewna pani, która za każdym razem, kiedy osiągniemy jakiś etap w tutorialu, w poradniczku, będzie nas informować o kolejnych budynkach czy możliwościach. Zauważymy, że nasi mieszkańcy mają swoje oczekiwania, swoje potrzeby, a w zamian oddają nam oczywiście pracą albo podatkami. Na początku pożywieniem naszych migrantów będą ryby i gra nauczy nas tego, że budynki też wymagają napraw, bo mogą się rozsypać. No jeżeli rozsypie nam się magazyn pełen surowców, to będzie po prostu kappa. Musimy dbać, by w każdej dzielnicy był jakby działający zakład naprawczy, czy jak to inaczej nazwać. Następnie podwładni muszą mieć gdzie spożywać to jedzenie, czyli stawiamy im po prostu sklepy, by zwykłe migranckie obszczmury przeistoczyły się w kolejnych latających na przykład po polach chłopów, musimy zapewnić im na przykład pralnie. Tutaj miło się uśmiechnąłem, nie dlatego, że przestali śmierdzieć, a dlatego, że fajnie wykonano system potrzeb i powiedzmy planistykę miasta. Mieszkańcy różnych warstw społecznych różnie podchodzą do naszych potrzeb. Plebs na przykład nie widzi problemu, by dreptać do studni przez trzy skrzyżowania, ale magnat już dupy tak daleko nie ruszy. A jeszcze jak nie będzie miał wokół siebie na przykład parków, wina w sklepie, no to już w ogóle afera będzie. Awans naszych mieszkańców na kolejne szczeble majętności zależy od tego, jak dobrze mają zaspokojone te potrzeby i przyjdzie nam dbać o takie oczywistości jak na przykład podatki. Domki poborców podatkowych nam w tym oczywiście pomogą, ale niekiedy na mapach są miejsca jakby śmierci. Musimy dbać o egzorcystów, którzy będą latać po tych chałupach i wyganiać duchy. Możemy też handlować, odbierać i wysyłać towary do innych miasteczek, chociaż pod względem tym raczej Lethe's jest grą bardzo prostą, czyli po prostu żądamy jakichś surowców i jakieś konkretne możemy wysyłać do miast, które chcą je kupować. Jeżeli kampania nam się znudzi albo ją zaliczymy, możemy też pograć w 10 mapek sandboxowych do wyboru. Każda z nich po prostu różni się klimatem, polami, możliwościami, rzeczkami, jeziorkami i tak dalej. Jednej rzeczy mi tutaj jednak zabrakło. Edytora map, który pozwoliłby nam samemu stworzyć sobie mapki i dostosować miasta partnerskie tak, jak to chcemy zrobić. Mimo tego klimat gry przypadł mi do gustu. Ładna, lekko rysowana oprawa graficzna i nieco jajcarskie pomysły. Jak na przykład balon z towarem, jaki importujemy albo wysyłamy z miasta do miasta, ląduje poprzez taki wielki otwór w suficie do takiego jakby kamiennego portu, który robi za jakby port przeładunkowy. Czy Lethe's Path of Progress ma jakieś wady? Trzy. W tym jedną bardzo dużą. Zacznijmy może od tego, co w tej gierce bolało mnie najbardziej. Może nie to, co bolało mnie najbardziej, a kto mnie bolał. Bo ból sprawiają deweloperzy, którzy od paru miesięcy swoją produkcję niestety mają gdzieś głęboko między pośladami. Zero aktualizacji, zero poprawek, zero zmian czy ulepszeń swojej gry. No pół roku tyle robili swoją grę od momentu udostępnienia na Steamie, a potem długo, długo cisza, nic. Druga sprawa dotyczy dość schematycznej zabawy w tej grze. Czasami wystarczy zaspokoić potrzeby i natychmiast mamy tego efekt. Innym razem nie jesteśmy w stanie czegoś
osiągnąć, czegoś poprawić, czegoś zrobić i wszystko po prostu się natychmiast wali, bo wszystko jest w tej grze dosłownie niemal natychmiastowe. Letis nie ma takiego jakby progresu pomiędzy wzrostem i upadkiem. Jest to niemal natychmiastowe. Ilość budynków w grze i ich wpływ na siebie wypada całkiem okej, ale wystarczy mieć na przykład kasę na postawienie jakiegoś konkretnego budynku, który jest nam potrzebny i niemal natychmiast wszystko jest okej. Albo odwrotnie, mamy jakiś problem finansowy i niemal wszystko natychmiast po prostu idzie się kochać. Trzecia sprawa, jeżeli chodzi o wady, to cena w stosunku do treści gry. 80 parę złociszy za produkcję, którą można w sandboxie ogarnąć w jeden dzień, a kampanię w 2 albo 3. To trochę sporo. Za ponad 85 zł można mieć doskonałego City Buildera City Skylines z dwoma DLC, więc cena jest tutaj zasadniczo przesadzona. Finalnie rzecz biorąc, Letis Path of Progress jest przyjemną, acz porzuconą i dość drogą grą. Brakuje na rynku takiego właśnie klasycznego City Buildera, czegoś w tym stylu, i w tej grze widzę dość dobrą odskocznię, dobrą oryginalność oraz samą przyjemność z gry. Muzyka, grafika, sama przyjemność zbudowania tego wszystkiego, rozwiązywania problemów, to wszystko jest bardzo okej. To duży plus, bo dobre parę godzin siedziałem naprawdę z uśmiechem na twarzy i poznawałem, jak to wszystko działa. Jednak to porzucenie i trochę zbyt natychmiastowe efekty w naszym mieście sprawiają, że pozostawiam Letis miniaturkę standardową. W mojej ocenie jest to gierka gdzieś w granicy przeciętnej dobrości. Miejmy nadzieję, że prędzej czy później pojawi się ona w jakichś naprawdę dużych wyprzedażach minus 75%, bo cena z dnia robienia materiału naprawdę boli. Gdyby cena była niższa, dałbym nawet miniaturkę leciutko zieloną, czyli powiedział, że to jest gra nawet dobra, mimo że deweloperzy o swoją grę już nie dbają. Czasami nieaktualizowane gry też są przecież przyjemne, byle tylko były po prostu tanie.